12 Wskazówek, jak być bezinteresownym. Bycie bezinteresownym pozwala lepiej zrozumieć świat z innej perspektywy i wizualizować problemy, postawy i reakcje z innego punktu widzenia. Nie jest łatwo rozwinąć skłonność do pomagania i nie myśleć tylko o sobie, ale z pewnością przynosi to satysfakcję. Według książki Alana Luxa i Peggy Payne, uzdrawiająca moc czynienia dobra, zdrowotne i duchowe korzyści z pomagania innym, bezinteresowność zmniejsza stres i poprawia równowagę emocjonalną. Ponadto satysfakcja nie jest tylko chwilowa, ale pojawia się za każdym razem, gdy przypomnisz sobie okazaną życzliwość. Zwiększa poczucie własnej wartości, pewność siebie i umiejętności towarzyskie. Ponadto w ten sposób okazujesz wdzięczność swojemu otoczeniu. Pierwszy. Okazuj empatię. Aby być bezinteresownym, trzeba wyjść poza własne myśli, poza skupianie się tylko na swoich emocjach i swoich pragnieniach. Nie chodzi więc o zaabsorbowanie sobą, ale o słuchanie i rozumienie innych. W ten sposób dowiesz się, co sprawia, że czują się smutni lub radośni. Pomoże ci rozpoznać wszelkie sposoby, dzięki którym możesz wnieść trochę światła do ich życia. Drugi. Więcej słuchaj, a mniej mów. Jednym ze sposobów okazania komuś zainteresowania jest wysłuchanie go, zwłaszcza jeśli chce podzielić się swoim osiągnięciem lub jakimiś problemami. Zapytaj taką osobę, jak minął jej dzień i daj jej szansę na wyrażenie siebie i uwolnienie się od ciężarów. Przekonasz się, że w trakcie rozmowy będzie chciała usłyszeć to samo od Ciebie. Trzeci. Nie krytykuj, buduj, zamiast podkreślać to, co złe. Istnieje wiele sposobów, aby powiedzieć to samo. Jeśli Twoja opinia nie jest pozytywna, lepiej zostawić ją dla siebie. Podkreślaj to, co dobre, i wyrażaj docenianie. Czwarty. Kochaj siebie. Nie można kochać innych, jeśli nie kocha się siebie. Autentyczna bezinteresowność zaczyna się wtedy, gdy dbasz o siebie i dopiero wtedy możesz dbać o innych. Jednym ze sposobów na to jest bycie wdzięcznym za to, kim jesteś. Piąty. Nie zawsze dobrze jest się wyróżniać, bycie hojnym nie jest złe, nieprzyjemne jest jednak wywyższanie się lub oczekiwanie nagrody za życzliwość. Niech fakty mówią same za siebie, ilekroć wykonujesz altruistyczną pracę i pomagasz komuś w potrzebie. Dzięki temu twoje działania będą naprawdę wyjątkowe. 6. Daj to, czego pragniesz dla siebie, zacznij od rodziny i zaoferuj im na przykład smakołyk. Małe gesty torują drogę większym działaniom. Nie, nie musisz zawsze zadowalać innych, ale zrozumiesz, jak dobrze się czujesz, kiedy to robisz. 7. Pielęgnuj cierpliwość. Bezinteresowni ludzie mają tendencję do praktykowania cierpliwości. To cecha bardzo pożądana, aby uniknąć frustracji lub gniewu. Dlatego nie rozpaczaj, próbując iść naprzód, twój czas nadejdzie. Nie ma sensu denerwować się na tych, którzy stoją przed tobą w kolejce. Pamiętaj, że to mógłbyś być ty. Zamiast tego rozpocznij rozmowę, to uprzyjemni czas wszystkim. 8. Rzadziej mów, nie. Bardziej satysfakcjonujące jest powiedzenie tak, więc bądź pozytywny, gdy sytuacja nie wiąże się z żadnym ryzykiem ani niebezpieczeństwem, a może przynieść szczęście i radość. Zwykle masz coś do zaoferowania, lub możesz znaleźć sposób, by pomóc. Dlaczego więc tego nie zrobić, jeśli ma to wielkie znaczenie dla osoby, która tego potrzebuje? 9. Staraj się być bezinteresownym w sposób naturalny, kontrolowanie tego, co się dzieje, nie jest tak ważne, jak się wydaje. Zyskasz więcej, gdy pozwolisz sprawom płynąć naturalnie i dasz się zaskoczyć temu, co przyniesie ta droga. W końcu zobaczysz, ile satysfakcji daje pomaganie. 10. Zastanów się nad swoim zachowaniem, poświęć czas na zastanowienie się nad swoimi nawykami, myślami i działaniami. Przeanalizuj sposób, w jaki traktujesz siebie i sposób, w jaki traktujesz innych. Przeanalizuj także, czy możesz dawać lub kochać więcej. Nie rób tego jednak w ramach kary, tylko po to, aby kolejny dzień był lepszy. Niektórzy psychologowie zalecają medytację miłującej dobroci, aby pracować nad swoimi emocjami. 11. Dąż do wzoru bezinteresowności, naśladuj przykład postaci, którą podziwiasz i postrzegasz jako bezinteresowną. Zrozum, jak pomaga innym i jak jej działania wpływają na życie tak wielu osób. Z pewnością znajdziesz wiele dobrych przykładów do naśladowania. 12. Wybaczaj z głębi serca, nie chowaj urazy do tych, którzy proszą o przebaczenie. Spojrzenie z innej perspektywy na to, co się wydarzyło, pomaga okazywać współczucie. Nie jest łatwo przeprosić kogoś, kto cię skrzywdził, ale to duży krok w kierunku bezinteresowności i pokojowego współistnienia. Wartość bycia bezinteresownym Wreszcie bycie bezinteresownym to traktowanie innych tak, jak sam chciałbyś być traktowany, bez ranienia ich w jakikolwiek sposób dla własnej korzyści. W rzeczywistości wartość tej cechy przejawia się w rozwoju osobistym i działaniu dla dobra innych. Dlatego nie czekaj na konkretny czas i staraj się być bezinteresownym każdego dnia. Na przykład zaoferuj miejsce osobie starszej lub kobiecie ciężarnej w autobusie. Podaruj ubrania, których już nie nosisz, przytrzymaj otwarte drzwi windy, aby ktoś mógł wsiąść. Przywitaj się wchodząc do jakiegoś miejsca i życz ludziom miłego dnia. Te codzienne gesty karmią twój umysł, ducha i emocje, gdy wykonujesz je z serca, nie oczekując w zamian uznania.